spotkania, które za 20 minut będzie miało swój początek. Drużyna gości przyjechała do Nowego Sącza. Chcieliśmy zagrać zagęszczonym środkiem, uruchomić bardzo szybkiego Cieciurkę, który nam zastępował dzisiaj w ataku Adama Cieślińskiego, którego, z którego już nie skorzystamy. I mówię, do pewnego momentu było dobrze. Natomiast to, co wyprawialiśmy przy obu sytuacjach bramkowych, to jest nie na tą ligę. Wygrał zespół zasłużony, znaczy zasłużenie wygrała Sandecja, gratuluję tutaj trenerowi. Wygrał zespół, który chciał wygrać od pierwszej do ostatniej minuty, kontrolował grę. Zespół, który dał z siebie więcej ambicji. Natomiast my jeszcze byliśmy chyba w tej ponad 5-godzinnej podróży, bo obawialiśmy się, że możemy wyglądać kiepsko jadąc w dzień meczu, ale że aż tak to nie sądziłem. Dziadkowi gratuluję jeszcze raz. Wygrał zespół naprawdę zasłużony. Faktycznie no, spodziewaliśmy się, że Krzyżan nam postawi trudne warunki, że zagęści środek i będzie czyhało na kontry i faktycznie tak to wyglądało. Nie mogliśmy się dobrać do zespołu Krzo, ale już po pierwszej bramce już troszeczkę to jakby się rozluźniło. Myślę, że druga połowa trochę słabsza, ale ja sobie bym życzył, tak czekałem właśnie na taki moment, w którym zagramy może słabszą jakąś jedną połowę, ale ten mecz w końcu spokojnie dowieziemy, dogramy, nie nerwowo. Chcemy zdobyć tu jakieś punkty? Nie udało się. Wtorek mam następny mecz, w którym akurat nie mogę zagrać. No ale mam nadzieję, że tam odbijemy sobie dzisiejszą przegraną. Wiadomo, w jakiej sytuacji jest teraz klub, ciężko z finansami. Jeżeli byśmy mieli nie dostać wypłat, a jechać w dzień przed meczem, to by było nie było lepiej. Przy tej trzeciej bramce, przy też chyba starałem się wyjść na przedpole i związkować, niestety pośliznąłem się i straciliśmy bramkę na 3-0. Czułem się tam instynktownie, mimo tego, że ze złej strony zacząłem ustawiać mur, bo taki byłem zakręcony, ale jednak później skorygowałem mur i wiedziałem, jak Zawadzki strzela, że będzie raczej strzelał po krótkim i tam się ustawiłem i na szczęście wybroniłem tą piłkę.